Witam serdecznie w materiale, który jest pół na pół. Pół analogowym vlogiem, czyli materiałem na temat wiecznie zielony, czyli bardzo, bardzo długo aktualny, bo mam nadzieję, że gotówka zostanie z nami jeszcze na długo, a co za tym idzie, banki jeszcze długo będą jej nie lubić, podobnie jak rządy, ale. Półkomentatorem, czyli takim vlogiem na tematy aktualnie bardzo gorące, bo aktualnie rządy i banki robią bardzo dużo, żeby nas co najmniej zniechęcić do gotówki i żeby co najmniej zmniejszyć liczbę transakcji gotówkowych, a w praktyce jak powiedział wprost aktualny polski minister yy, finansów czytam jak to woli minister finansów działający aktualnie w Polsce no, gotówka to jest coś złego, z czym trzeba walczyć, bo dobre to jest pieniądz cyfrowy i transakcje bezgotówkowe. Także dzisiaj będzie 10: 10 powodów, dla których banki i rządy nienawidzą gotówki. Po punkt pierwszy: dla ciebie gotówka jest darmowa. Oni chcą działkę od każdej transakcji. To jest bardzo proste za posiad... na razie jeszcze, bo to się może niestety zmienić, za posiadanie gotówki nie płacisz. Gotówka jest w tym sensie darmowa, że poza chorymi sytuacjami w chorych bankach, bo rzeczywiście już są takie sytuacje, na przykład w m za wypłatę swoich własnych pieniędzy w gotówce w okienku. Pobierana jest prowizja. Nieduża, ale jednak. Jest to bardzo niebezpieczny precedens. Moim zdaniem, mocno nieetyczny. Na szczęście, jeszcze w niektórych bankomatach można za darmo wybrać swoje własne pieniądze ze swojego konta. Ale co do zasady, gotówka jest darmowa. Jak ktoś ci płaci w gotówce, nie pobiera nikt od ciebie za to prowizji. Poza chorymi sytuacjami korporacyjnymi. Gdzie na przykład w drugą stronę się dzieje, gdzieś jak ty chcesz zapłacić gotówką, to musisz za to zapłacić prowizję, ale w normalnym świecie tak się nie dzieje. E, przyjmowanie pieniędzy w gotówce, nic e, z płatności w gotówce, nic ciebie nie kosztuje, płacenie w gotówce nic ciebie nie kosztuje, w tym sensie nie musisz nikomu płacić prowizji. W odwrotnie, e, przyjmowanie pieni transakcji elektronicznych. Kosztuje pieniądze przyjmującego w ten sposób, że w większości w większości przypadków, w większości krajów, bank czy za to pobiera sobie dwie opłaty. Opłatę za akceptację transakcji, za tak zwane opu, czyli stałą opłatę, na przykład kilkadziesiąt groszy za to, że po prostu był tak zwany akcept transakcji oraz prowizję, czyli procent od od kwoty, która została zapłacona. W Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj, że w dużej ilości miejsc za zapłacenie gotówką jest upust. Bo po prostu dzięki temu, że zapłacisz gotówką, to na przykład właściciel motelu, hotelu czy jakiegoś sklepu nie zapłaci prowizji bankowi. Także dla ciebie gotówka jest darmowa. Za przechowywanie gotówki nie płacisz. Możesz ją trzymać za darmo w swoim domu. Możesz przyjmować transakcje w gotówce, nie musisz za to nikomu płacić. Ehm, cić, e, możesz komuś płacić i nie musisz za to płacić, chyba że masz do czynienia z jakąś patologią. E, a banki chcą działkę. Banki, różne systemy akceptacji kart płatniczych i tak dalej, oni chcą za wszystko działkę. I to jest ich cel, bo oni na tym zarabiają bardzo dużo. E, opłata w Polsce na razie. W, w Polsce aktualnie prawie te wszystkie rzeczy są za darmo, czyli terminal za darmo, bez opłaty za akcept, bez opłaty za, bez prowizji, bo ale, ale wcześniej były. I to zarówno za terminale, jak i za akcept, jak i za jak i prowizje. Do dzisiaj pamiętam jeszcze takie sytuacje, gdzie na przykład w sklepach widniały takie karteczki, że transakcje kartą przyjmujemy od 10 zł. Bo tylko przy transakcji za 10 zł sklepikarz zarobił wystarczająco dużo na marży, żeby zapłacić bankowi za to, co za przyjęcie, przyjęcie płatności kartą. Aktualnie to zniknęło. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że system bankowy e, przyzwyczaja nas e, do tego, żeby, żeby wszyscy, jak najwięcej ludzi, żeby te płatności e, bezgotówkowe spowszedniały. No bo. Skoro jest całkowicie za darmo, to co szkodzi sklepikarzowi przyjąć? Darmowy terminal i za darmo przyjmować transakcję. Jest za darmo. Stary <tryk> jedenaste przykazanie nosacza, za darmo to bierz. Jak już weźmiesz i jak wszyscy wezmą, to znowu ludzie, którzy, którzy lubią płacić plastikiem, ja nienawidzę z różnych powodów, ale dużo ludzi lubi, e, odzwyczają się od posiadania przy sobie gotówki. No bo skoro wszędzie i tak można zapłacić kartą. To oni się odzwyczają od posiadania gotówki, bo wszędzie można płacić kartą, to mają tylko kartę i nie mają gotówki. Jak się odzwyczają, ją ludzie, dużo ludzi nie będzie nosić ze sobą kartę, nie będzie nosić ze sobą gotówki, to gdy już wradzą te opłaty za akcept, za, za przelewy i tak, za, za akcept procentowe, prowizje tak, i no to taki sklepikarz już nie będzie mógł oddać tego terminala. No bo wtedy straci połowę klientów, bo na przykład połowa klientów już w ogóle nie używa gotówki. I o to chodzi. To jest tak jak z dealerami prochów. Na początku zawsze jest za darmo. Jak się uzależnisz, to wtedy drogo kosztuje. E, między innymi to, to samo robią moim zdaniem teraz banki. No i oni są właśnie prowizje od każdej transakcji. Od wszystkiego, małe mikroprowizje. Oni na tym zarabiają, um, y, Czarżują sklepikarza za akcept, prowizję, ale też coraz częściej nas. Um, y, jak to się ładnie mówi, czarżują, czyli bo teraz, jak te banki yy, yy, no, są pazerne, bo zarabiają coraz mniej na kredytach, z frankowiczami im się też nie udało, to na przykład coraz częściej są opłata za prowadzenie karty płatniczej. Yy, opłata za kartę. Obowiązkowe ubezpieczenie karty, albo nieobowiązkowe, nie ale, ale jak nie ubezpieczysz karty, to coś innego. Yy, do tego jeszcze takie sytuacje, moim zdaniem, bardzo niefajne. Um, kiedyś były na przykład um, opłata za opłata za, tak, opłata za wydanie, miesięczna opłata. Um, może też być jakaś opłata za to, że ty zapłacisz kartą. Um, no, to się to się, to, to się, to, to się może pojawić. Także z Także jak już przyzwyczają cię do tej karty, to mogą się pojawić te różne opłaty. Dla ciebie gotówka darmowa, a oni chcą mieć ze wszystkiego działka W drugą stronę. Dla nich gotówka jest kosztem. Gotówka, która dla ciebie jest darmowa, dla nich jest kosztem, to jest druga część. Gotówka jest kosztem w sposób ewidentny dla rządu, bo to przecież oni ponoszą koszty emisji pieniądza. Czyli tego, że te pieniądze po prostu zostały, ale w sensie pieniądza pap papierowego, czyli tego, że te pieniądze no, mennica po prostu wydrukuje. Um, no, ich to kosztuje, tak? Wycofywanie z obiegu, wprowadzanie do obiegu, drukowanie, wprowadzanie do obiegu, wycofywanie z obiegu, to wszystko kosztuje pieniądze. Ale gotówka jest także kosztem dla banków. Na przykład muszą to pobierać, muszą to przewozić. Przewożenie dużych ilości gotówki kosztuje. Wynajmuje się agencje ochrony z tak zwanymi pancerkami, czyli specjalnymi samochodami do przywożenia gotówki i się przewozi z centrali do oddziałów, między oddziałami, e, zasila się bankomaty inne rzeczy, to wszystko po prostu kosztuje pieniądze. To są realne koszty. E, samo utrzymywanie pieniędzy w gotówce w banku w oddziale kosztuje. Dlatego na przykład banki trzymają bardzo małe ilości pieniądza w oddziale, i dlatego powprowadzały te chore y akcje, że jak też przyjść czasem po bardzo drobną kwotę do banku, na przykład 10 tysięcy złotych. To musisz to zaanonsować kilka dni wcześniej, żeby oni przy, przywieźli dla ciebie gotówkę. No wiesz, z punktu widzenia banku 10 tysięcy to jest chyba drobna kwota, prawda? No bo, im, bo dla nich trzymanie tej gotówki to jest koszt. Dalej. Trzeci punkt. Gotówka to mniejsza liczba klientów banków. Mhm. Część ludzi, którzy są po prostu nie lubią banków. Albo są starsi, przyzwyczajeni do gotówki, yy, albo, yy, yy, um, albo, yy, yy, albo cokolwiek takiego, zrażą się do banku. Dopóki, mają go, dopóki jest tylko gotówka, nie muszą korzystać z banku. Możesz zażądać, żeby ci pracodawca płacił pieniądze w gotówce. Emeryci i renciści do dzisiaj mogą dostawać emeryturę i rentę w gotówce od listonosza, nie muszą być klientem banków. Ale także, i tutaj głównie o to chodzi, sklepy nie muszą być klientem banków, sprzedawcy nie muszą być klientem banków. Od sytuacji takich, że mały sklepikarz gdzieś za przeproszeniem na zadupiu, nie ma terminala, w ogóle nie musi być klientem banku. On się rozlicza w gotówce i tyle. Okej, okay. on ma działalność gospodarczą i w związku z tym chociażby, żeby rozliczać się ze skarbówką, z ZUS-em, pewnie sobie założy konto. Ale nie musi mieć terminala. Nie musi mieć terminala, to docelowo, jak te opłaty znowu zostaną przewrócone, bo zobaczycie, że zostaną przewrócone, nie ma na dłuższą metę coś takiego jak za darmo. Więc będą wprowadzone te opłaty i to bardzo wysokie, żeby pokryć sobie te Czas, gdy formalnie przynajmniej było za darmo. I będzie. I, I nawet mały sklepikarz będzie musiał sobie zamówić terminal, zapłacić za niego. Potem za każdą transakcję będą płacone pieniądze. Odcinanie drobnych kwot, ale na bardzo dużej skali, tak zwane mikrotransakcje bankowe. Nawet zwykły dzieciak, który będzie nie wiem, sprzedawał lody na plaży. Będzie musiał być klientem banku i będzie musiał mieć jakiś rodzaj terminala. Czyli gotówka to mniejsza liczba klientów banku, bo w tej chwili to jest oczywiste, że taki dzieciak przyjmuje tylko płatności gotówką. Na bazarku tylko płatności gotówką. Sklep w małej miejscowości tylko płatności gotówką. Ci wszyscy ludzie, którzy teraz przyjmują tylko płatności gotówką, będą musieli być klientami banków. Nie tylko w znaczeniu takim, że mają konto w banku, a również w takim znaczeniu, że mają terminal do przyjmowania płatności. Dalej, brak gotówki to przymus korzystania z banków. Ym, oczywiste zmowy bankierów. O co chodzi? Tutaj chodzi znowu o sytuację dla nas, w chwili obecnej. Znaczy banki, bankierzy są w oczywistych zmowach, o czym chociażby widać teraz. Banki w chwili obecnej dwoją się i troją, żeby rżnąć nas jak się tylko da na opłatach. Nagle powprowadzali całą masę różnych dziwnych opłat oraz popodnosili całą masę różnych opłat. Powprowadzali to nie dlatego, że im koszty funkcjonowania wzrosły, tylko powprowadzali to dlatego, że im przychody spadły, na przykład dlatego, że jest niższe oprocentowanie kredytów. Ale oni nie zauważają, że okej, okay, jest niższe oprocentowanie kredytów u nich, ale także, a może przede wszystkim, jest, jest mają prawe niedarmowe pieniądze z banku. I wszystkie prawie banki, znaczy wszystkie, które sprawdzałem, jak jeden mąż prześcigają się w tym, żeby robić opłaty za prowadzenie konta, za przelew, za to, za stramto, czasem bardzo wysokie opłaty. Gdyby chociaż jeden bank się wy, wyłamał i zrobił bardzo dużą akcję promocyjną, yy, znaczy taką w mediach, w sensie, że dużo by o tym w mediach mówił, powiedziałby tak wkurza Cię Twój bank, zauważyłeś na, na wyciągu, że yy, znowu zabrali Ci kilkanaście do kilkudziesięciu złotych za bzdety, pod byle pretekstem, że każą Ci płacić sobie za to, że dałeś im swoje pieniądze na przechowanie? To jest absurd. My jesteśmy uczciwym bankiem, bankiem normalności. U nas jesteśmy prawdziwym bankiem za 0 zł. Czyli nie, nie charge'ujemy Cię nie za, za posiadanie prowadzenie rachunku, za wydanie karty itd., itd. Nie jesteśmy pazerni. Wystarczy nam, że za darmo trzymasz u nas swoje pieniądze, czyli że daj, dajesz nam pieniądze swoje za darmo. To nam wystarczy, OK? Na razie na tym mało zarabiam, bo na razie. Banki mogą dostać praktycznie darmowe pieniądze z banku centralnego, więc im nie zależy na Twoich pieniądzach, ale oni by sobie zrobili gigantyczną bazę klientów i za kilka miesięcy, może kilkadziesiąt, jak sytuacja z nbp wróci do normalności, on przestanie dawać bankom prawie darmowe pieniądze, to taki bank nagle by się okazało, że zarabia kupę pieniędzy, bo by się okazało, że połowa Polaków ma w nim konta. Żaden się nie, nie wyłamie, żaden tego nie zrobi. Prawda? Dlatego teraz dla banków, które w oczywisty sposób są w quasi zmowie, powiem z ostrożności, w kwazizmowie, e, e, istnieje ostatnia bariera. Że człowiek się wkurzy, skasuje konto, wyjmie swoje pieniądze, będzie trzymał w gotówce, nie będzie miał w ogóle konta. Jak zniknie gotówka, to już nie będzie takiej opcji. Każdy będzie musiał mieć konto w banku. Każdy. W związku z tym, w sposób oczywisty, wobec quasi, cały czas podkreślę, quasi zmowy bankowej, przepraszam, i wycofuję się z tego, że banki są w zmowie. Banki są w quasi zmowie. I wówczas, jak każdy będzie musiał mieć konto w banku, a się okazuje, że jeszcze cała masa ludzi nie ma konta w banku, może właśnie dlatego, że nie chce się użerać z systemem bankowym, to oni też będą musieli mieć, więc jedno, że na tych ludziach też zarobią to jeszcze będą mogli pogorszyć znacząco um, standard obsługi klienta, czyli podwyższyć ceny, wprowadzić opłaty za byle co dodatkowe, a i tak ludzie będą mieli konta w banku, bo będą musieli mieć konta w banku. Dalej. Transakcje gotówkowe bywają nieopodatkowane, gdy powinny. I teraz mówimy całkowicie o tym, co rząd ma rację. Jest cała masa transakcji w szarej strefie, która powinna być opodatkowana, ale nie jest. Są całe branże, które działają na czarno. Swoją drogą teraz bardzo krzyczą, że są pokrzywdzone, bo nie dostają pieniędzy z tych różnych tarcz. Bo na przykład jeden czy z drugim koleś zarabiał na przykład 200 tysięcy rocznie, ale wykazywał tylko 20 tysięcy, a pracownika miał na czarno. Tupa. Całe branże tak działają, budowlanka. E, przepraszam, nie budowlanka, tylko wykończeniówka. Spróbuj znaleźć e, serio, jak szukałem e, ludzi, którzy w, do wykończenia mojego mieszkania, i na przykład za samo pytanie, czy ta cena, którą Pan już podaje, to jest z VAT-em, to potrafili człowieka wręcz wyzywać, że ale jak to? Ty chcesz jakąś fakturę ode mnie? Nie, to jest ten standard. Wykończeniówka. Praktycznie zawsze bierze pieniądze do łapy i ma alergię do wystawiania jakichkolwiek faktur, rachunków. To jest tak jak w egzorcyście u, u Walaszka. Po prostu, ale nie ma, że z fakturą będzie drożej, po prostu nie ma opcji faktury. Um, bardzo podobnie często jest w branży ślubnej, e, na wynajmowaniu kwateru gurali, którzy swoją drogą potrafią, ale nie tylko gurali, w ogóle te takie złe prywatne kwatery. Niektórzy bezczelniaki potrafią Ci na przykład e, doliczyć e, opłatę klimatyczną, a i, i nie wydać rachunku. Więc wszystko, wiecie, cała willa, 30 pokoi e, wynajęta, a w papierach, że trzy osoby są. W momencie, w którym, i to wszystko jest opłat, opłat, o, na gotówce oparte. W momencie, w którym nie ma gotówki, to się skończy. I akurat to całkowicie. Yy, nie tylko rządy mają rację, bo w momencie, w którym ja osobiście jestem za tym, żeby najlepiej podatków w ogóle nie było, chociaż to jest niemożliwe, ale, yy, ale jak już są, żeby były niskie i równe dla wszystkich, a w momencie, w którym Spora część ludzi się po prostu miga od płacenia podatków, to ci, którzy płacą, płacą je w, pra w praktyce większej. Taka niestety jest prawda. To jest nie nieprzyjemne. To jest tak, jakbyś, nie wiem, w spółdzielni mieszkaniowej połowa ludzi nie płaciła czynszu. To nie jest tak, że prezes spółdzielni dołoży ze swoich. To znaczy, że ta połowa, która płaci, de facto utrzymuje również tych, którzy nie płacą. Taka prawda. Kolejna rzecz, dla których, i tu już wracamy do <laughs> rzeczy nieprzyjemnych. Czy takich, w których banki i rządy nie mają racji? Rządy pragną totalnej kontroli, a banki co najmniej totalnej wiedzy. Może zacznę od banków i totalnej wiedzy. W momencie, w którym Ty masz konto w banku, to bank analizując Twoje konto, to ile masz pieniędzy, czy je trzymasz, czy wydajesz, na co, jakie produkty kupujesz, bank wie o Tobie całą masę różnych rzeczy, ale gigantyczną. Oczywiście, jak używasz karty, to więcej, bo wtedy wie dokładnie, co kupujesz kiedy, zna Twoje nawyki, mogą zbudować Twój bardzo daleko idący profil. Ten profil jest wart masę pieniędzy. Myślicie, że dlaczego banki tak chętnie kupią od Was tak zwane zgody marketingowe? Oni kupują w ten sposób, że są skłonni dać Tobie dobre warunki na lokacie w zamian za zgody marketingowe, albo na przykład lepsze warunki konta w zamian za zgody marketingowe. W praktyce to jest często też takie kupowanie za bestem, bo na przykład, jak powiedzmy, że standardowe oprocentowanie w banku jest teraz 0%, powiedzmy, i bank tobie zagwarantuje 2%. To się wydaje kupa force, dobre oprocentowanie 2% no, od zera to wszystko lepsze, nie? No ale 2%, tak? Eee, tylko jak sobie spojrzę, że te, te 2% to jest np. do 10 tysięcy, do 10 tysięcy, i jednocześnie lokata na miesiąc, czyli te 12, 2% musisz podzielić przez 12 i pomnożyć przez 10 tysięcy maksymalnie, to się okazuje, że... A taką lokatę możesz założyć tylko, jak wyrazisz zgody marketingowe, to się okazuje, że sprzedajesz te zgody marketingowe za kilka złotych. A warte, a warte są, w zależności od tego, jakie prowadzisz tryb życia, ile zarabiasz, warte są od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nawet nie tylko dla banku, bo to nie chodzi o to, że bank będzie do Ciebie wydzwaniał i Ci oferował różne rzeczy, choć będzie. Ale przede wszystkim bank będzie te, ten Twój profil cały razem ze zgodą na wyzwanianie do Ciebie, wysyłanie SMS-ów i mailów, posprzedaje. I na przykład, jak wyjdzie, że Ty w maju lubisz wyjeżdżać w góry, to zaczną Ci przychodzić już pod z kwietnia oferty sprzedaży butów, skarpet, Kików trekkingowych, oferty hoteli, prywatnych kwater, bilety do pociągi, tego typu rzeczy. Bank chce co najmniej totalnej wiedzy, bo po prostu na tym zarabia. Bardzo duże pieniądze. Myślisz, że dlaczego pan Zuckerberg chciał wprowadzić <coughs> kryptowalutę Facebooka i połączyć ją z Messengerem? Bo Gdyby do informacji, które i tak już Facebook o nas posiada, dodać jeszcze informacje z naszych um, naleciałości, powiedziałbym, um, um, zakupowych, to już może handlować Sebida Dabilit. Natomiast rząd chce, powiedział banki, co najmniej totalnej wiedzy na czym polega totalna kontrola. Wiesz o człowieku wszystko, to możesz z nim wszystko zrobić. Jak masz zrobiony totalny model człowieka oparty na bardzo dużej ilości danych, to nie tylko wiesz o nim wszystko, ale również umiesz przewidzieć pewne rzeczy. No, ja na przykład dość na podstawie wiedzy jestem w stanie przewidzieć pewne zachowania polityków, rynków i tak dalej, prawda? No to dobry algorytm, który ma bardzo dużo wiedzy, jest w stanie przewidzieć, czy ty w tym roku pojedziesz na wakacje, ale jest w stanie powiedzieć wszystko i mogą cię idealnie dzięki temu kontrolować. Wiedzą o tym wszystko: nawet to, czy ty masz kochankę, nawet to, czy Twoja żona jest w ciąży, które dziecko wolisz po prezentach, jakie kupujesz, z którym spędzasz ile czasu, i tak dalej. Wszystko o tobie wiedzą i to jest totalna kontrola. Dalej, zablokowanie możliwości pojawienia się globalnej, wolnej, cyfrowej waluty. To jest zarówno dla rządów, jak i dla banków gigantyczne zagrożenie. Ktoś powie: "Krzyśku, ale przecież są globalne waluty elektroniczne, czy tam cyfrowe. Na przykład Bitcoin są, ale y, tutaj chodzi o to, że ona nie jest powszechna. Bitcoin cały czas jest używany rzadko do płacenia, głównie jest używany do spekulacji jako inwestycja." Okej, okay, są sklepy, miejsca, gdzie możesz płacić bitcoinem, ale to jest ciągle rzadkość. No, poza Darknetem, nie? Co do zasady, to nie jest powszechne. Natomiast, gdyby pojawiła się taka powszechna waluta cyfrowa, niezależna, oparta na blockchainie, naprawdę niezależna, to mogłoby się okazać, że ona wyprze waluty kontrolowane przez rządy. I nagle się okazuje, że rządy tracą kontrolę nad ludźmi, bo straciły kontrolę nad pieniądzem. Jaki system podatkowy, i tak dalej, wszystko się wali z ich punktu widzenia, bo ludzie rezygnują z tradycyjnej bankowości. To przecież to jest najgorsze, co może spotkać bankiera, ale jak to ludzie się uwalniają? Ale jak to? Nie będą już u nas, u nas kupować? No przecież tak, znaczy nie będą już mieć u nas do... to jest z ich punktu widzenia coś najgorszego, co może być. bo momencie, w którym banki same. Banki czy rządy same zlikwidują gotówkę, wprowadzą pieniądz cyfrowy, to zablokują de facto możliwość pojawienia się wolnego, globalnego pieniądza cyfrowego. I to być może dla nich jest w ogóle najważniejsza rzecz, dla którego chcą to wprowadzać. Kolejne utrudnienia życia przestępcom, choć na pewno znaleźliby sposób, w końcu największe pralnie gotówki pieniędzy, to są działania z użyciem systemu bankowego. Ale o co chodzi? Oficjalnie nam się mówi, że gotówka jest B, bo przestępcy robią deal w gotówce. To jest prawda, przestępcy robią deal w gotówce, ale nie tylko. I oficjalnie nam się mówi, że jak zlikwidują gotówkę, to zlikwiduje się przestępczość. Nieprawda. Przestępcy znajdą jakiś sposób, żeby to robić mimo likwidacji gotówki, mimo globalnego pieniądza cyfrowego. Chociażby dlatego właśnie, że dziś umieją dzięki systemowi bankowemu wyprać sobie gotówkę, wyprać sobie pieniądze pochodzące z przestępstwa. Taka pralnia typowa, czyli na przykład ktoś prowadzi biznes i do tego biznesu dorzuca sobie pieniądze z przestępstwa po to, żeby go zalegalizować w ten sposób, że on niby jest przychodem z tego legalnego biznesu, to, to płotki tak robią, dlatego bo wtedy trzeba od tego płacić podatek. Od tych lewych pieniędzy. Natomiast w przypadku wyprania przez system bankowy to, to nie trzeba. Także tutaj na pewno by sobie poradzili, ale na pewno utrudniliby tym przestępcom życie. I to jest na pewno dla nich korzyść. Kolejny rzecz, dla których banki i rządy nie, nie lubią gotówki, a lubią pieniądz elektroniczny. Gotówkę kradną złodzieje bankowi. A pieniądze elektroniczne tobie. Nie wiem czy zauważyliście taką prawidłowość. Jeżeli przyniesiesz swoje pieniądze do banku, bank je włoży do sejfu. Potem przyjadą bandyci obrobią ten bank i uciekną z tymi banknotami, które ty przyniosłeś, to bank nie próbuje tobie powiedzieć: "Ej, ale oni ukradli twoje, ale oni ukradli twoje pieniądze, no masz stratę cześć". No nie. Natomiast jeżeli jeżeli przyjadą bandyci tylko elektronicznie, przyjdą elektronicznie, pokonają zabezpieczenia banku i ukradną pieniądze bankowi, które ty im powierzyłeś. To nagle bank zaczyna mówić, Ej, ale to nie było włamanie do banku, to było włamanie na twoje konto bankowe, twoje! Oni tobie ukradli te pieniądze. No, sorry, masz stratę. Rozumiecie? To jest przełożenie odpowiedzialności. Gotówka dla banku jest B, bo musi jej pilnować. Bo w momencie, w którym ktoś mu ją rąbnie, to ma stratę. Natomiast w momencie, w którym rąbną gotówkę, to teoretycznie, te, y, rąbną pieniądze elektroniczne, to teoretycznie nadal bank odpowiada. Ale w praktyce, w praktyce to jest twoja strata. I ostatnie, pieniądz elektroniczny w każdej chwili można ci zabrać i ciężko się przed tym uchronić. Tutaj pomijając jakieś spiskowe teorie, jak to politycy chcą yy, ukarać człowieka, czy bankierzy chcą ukarać człowieka i mu tam na przykład wyzerują konto i on traci swoje życie, no. to jeszcze są inne kwestie, takie całkowicie realne. Politycy mają kota na punkcie zabierania ludziom pieniędzy. Taka jest prawda. Na przykład yy, pan Ziobro Zbigniew, może kojarzycie szef partii koalicyjnej do Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska, także prokurator generalny i minister sprawiedliwości, facet ma całą masę różnych funkcji. Wymyślił sobie ostatnio i chyba to nawet wprowadzili, że nawet jeśli wygrasz sprawę w sądzie, sąd cię uniewinni, to mogą tobie zabrać urzędnicy twoje pieniądze, chyba że udowodni, że masz je z legalnego źródła. Czyli. Odwrócenie ról, nie że Tobie trzeba udowodnić, że ukradłeś, tylko Ty musisz udowodnić, że nie ukradłeś. Jest to strasznie złe, jest to chore, jest to nienormalne, chociażby dlatego, że dotychczas panowała zasada, że skarbówka może Ciebie skontrolować przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym musisz złożyć zeznanie podatkowe. Czyli przykładowo teraz mamy 2020. To zeznanie podatkowe za 2020 składamy w 2021 i od 31 grudnia 2021 roku 5 lat, czyli kontrola za rok 2020 może być do 31 grudnia 2026 roku. W praktyce więc 6 lat możecie skarbówka skontrolować, więc ludzie trzymają swoje dokumenty księgowe przez 6 lat. W związku z tym, jeżeli na przykład za 20 lat przyjdzie pan Ziobro, czy tam jego y, jakiś aktualny kolega i powie udowodnij, że tych pieniędzy nie ukradłeś. To ty możesz, one on może żeby być całkowicie legalne. Na przykład mogą pochodzić z YouTube'a y, za pieniądze z reklam. Tych, które jak nie przewiniesz, to sobie zarobię parę groszy. Eee, ale ty już tego nie umiesz udowodnić, bo nie masz na to żadnych kwitów, bo trzeba 6 lat. Aha! Nie umiesz udowodnić, to zabieramy. I politycy generalnie mają kota, uwielbiają zabierać ludziom pieniądze. Dopóki jest gotówka, dopóty nie są w stanie tego nigdy do końca zrobić. Bo nawet jak ci zablokują konta czy cokolwiek, no to jeszcze masz tą gotówkę. Natomiast w momencie, w którym są tylko pieniądze cyfrowe, no to zablokują ci konta i nie masz nic. A w momencie, w którym na przykład będzie jedna cyfrowa. Waluta banku centralnego i w ogóle tylko jedno konto, no to blokują Cię i Cię nie ma całkowicie. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Bo niestety, ale powody, dla których banki, a także rządy nienawidzą gotówki, to są jednocześnie te powody, dla których my, jako ludzie, powinniśmy nigdy w życiu nie pozwolić sobie gotówki odebrać. I tyle. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli puszczę Wam to w okolicy świąt albo Nowego Roku, to życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, normalnego roku. Powrotu do normalności życzę. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!